Cześć wam, czy dobrze mnie słychać, bo chyba od 2 minut gadam tylko do siebie. Więc dajcie mi znać, czy dobrze mnie słychać. Ej, słychać, super. No właśnie, tak to jest, jak nie uruchomi się mikrofonu i się tego nie zobaczy. Piszecie, że jest za głośno, więc. Teraz jest lepiej. Może ja się troszeczkę lepiej ustawię. To może też wynika z troszeczkę gorszego łącza, jak wiecie, jest sesja. Jest tutaj trochę działami platform. Jeszcze troszeczkę ściszę. Teraz jest OK. Dobra, to super. Jak wszystko jest OK, no to bardzo się cieszę. Myślę, że możemy teraz już chyba nawet zaczynać tak naprawdę. Dlatego, że tutaj widzę, że praktycznie wszyscy, którzy byli w pokoju, dołączyli. Reszta, jeżeli się spóźni, to dotrze nas później. Witam wszystkich serdecznie na nowym cyklu spotkań, czyli AMA. Dzisiaj wyjątkowo w zastępstwie Łukasza ja poprowadzę, jeżeli ktoś mnie nie zna, nazywam się Daniel Kalinka i będę miał przyjemność Wam dzisiaj powiedzieć o fajnej tematyce, ponieważ o koncentracji, a więc w mojej metodzie handlu na Forexie, czyli tradingu reakcji, koncentracja jest to bardzo ważny czynnik. Więc dzisiaj też myślę, że podzielę się z Wami ciekawymi wskazówkami. To agenda naszego dzisiejszego spotkania, techniki koncentracji, czyli coś, co tak naprawdę dobrze jest nam znane, dlaczego tak łatwo jest nam się rozkojarzyć w tradingu. Dzisiaj myślę, że wspólnie odpowiemy sobie na pytanie, jak sobie z tym poradzić, bo jeżeli są osoby, które jeszcze nie miały przyjemności być na moim webinarze, jeśli można nazwać to przyjemnością, no to zaznaczę, że ja bardzo lubię prowadzić aktywnie spotkania, czyli bardziej nastawiam się na to, że ja Wam zadaję pytania, a Wy mi na nie odpowiadacie, więc tutaj będę kontynuował tę praktykę. Działania pod presją, czy można się tego nauczyć? Jak wiadomo, to też jest chleb powszedni, przepraszam, na naszej sesji. Na sesji tradingowej, więc tutaj też na pewno nie jest to obce i no, tutaj trzeba się tego nauczyć. Trzeba umieć tak naprawdę działać pod tą presją. Skuteczne radzenie sobie z pomyłkami na przykładzie naszych transakcji. No jak wiadomo, pomyłki popełnia każdy. Jerzy, piszesz, że masz ciszę. Tutaj pozostali uczestnicy pisali, że dobrze mnie słychać. Jeżeli nie słyszysz nas, to odpiszę tobie. Marku, do której jest webinar? Tego nawet ja nie wiem, to zależy od Was. Jeżeli nie będziecie zadawali zbyt wielu pytań, nie będzie Was interesowała ta tematyka, no to będzie dość szybko. Natomiast jeżeli tutaj popłyniemy, że tak powiem, to na pewno ten webinar będzie trwał 40 minut godzinkę. Tutaj co dają te spotkania tak naprawdę? Łukasz chce, abyście zrozumieli lepiej, jak wygląda codzienny proces decyzyjny w aktywnej spekulacji, czyli w spekulacji, która jest waszym głównym zajęciem. No, zmienicie swoje myślenie i zaczniecie postrzegać rynek jak profesjonalista. Już jak wiecie, na rynkach jesteśmy już bardzo, bardzo dużo i praktycznie z tego się utrzymujemy. Dostosujesz się do obecnych warunków rynkowych. Pamiętajcie, te warunki ciągle się zmieniają w ostatnim czasie, na przykład przed wyborami oraz dzień po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy zauważyliście, ale była strasznie duża zmienność. Dlatego na przykład ja jako scalper, trading reakcji, kompletnie ta metoda była wyłączona. Ja praktycznie nie miałem czego szukać na rynku, ponieważ na start musiałem, więc dla mnie kompletnie to się nie opłacało. I jak też myśl przewodnia tych spotkań,
wsparcie na żywo, więc możecie tutaj zadawać naprawdę bardzo wiele pytań. Witam z Późnialskich. Ważna zasada, pytamy, dyskutujemy, wspólnie rozmawiamy o tradingu, więc też ja zawsze powtarzam, że ten, kto zadaje pytanie, wychodzi na głupca na 5 minut, ten, kto nie zadaje ich wcale, jest głupcem przez całe życie. To bardzo mądre przysłowie chińskie i tego się stosujemy. Tutaj bardzo fajne przysłowie Łukasz nam podrzucił. Człowiek, który nie popełnia błędów, najprawdopodobniej siedzi bezczynnie, w ogóle nic nie robi, to jest dopiero błąd. No to jest też takie bardzo fajne przesłanie, które widoczne jest bardzo często, gdy ludzie dorastają bądź też stykają się z czymś nowym, więc to też jest taki troszeczkę szok w naszym życiu. Wtedy staramy się zawsze wypaść dobrze w oczach innych, więc jeżeli jest coś bardzo trudne, wtedy bardzo często dużo osób poddaje się i nie robi nic, i wtedy cieszą się, że nie popełniają błędów, nie wychodzą na tych tak zwanych oczywiście głupków. Natomiast to jest największy błąd. Bezczynność to jest to, co tak naprawdę powoduje, że człowiek się nie rozwija. I teraz przechodzimy do tej bardziej praktycznej strony tego spotkania, do części tego spotkania, techniki koncentracji. Na początek chciałbym zapytać Was, kiedy według Was umiejętność odzyskiwania koncentracji jest kluczowa? Mówimy oczywiście o tradingu. Po złym tradzie, ok. Bardzo fajnie. Wiadomo, to nas dotyka, zwłaszcza jeżeli to jest pierwszy trade w ciągu dnia. Szybkie zmiany, więc napiszę tutaj tylko zmienność. Wiadomo, zwłaszcza przed danymi, czy w trakcie, ta zmienność może być bardzo duża. Seria porażek, super. Dokładnie, to jest ciężkie do zniesienia zawsze, tak naprawdę, nieważne jaki wygenerowaliśmy już zysk w ciągu roku. Piszecie po stop lossach, to można dać jako po złym tradzie. Chociaż nie każdy stop loss jest złym tradem, to też o tym pamiętajcie. Moment decyzyjny, czyli gdy trzeba zdecydować o otwarciu lub nie otwarciu. Dokładnie, to jest tu kluczowe w tej kwestii. Nieczytelność sytuacji na rynku, czyli może brak kontekstu. I przepraszam Was, że tak brzydko piszę, natomiast ja taki długopisem brzydko piszę, także myślę, że nie trafiłem w profesję, bo tutaj chyba lekarzem byłbym lepszym z tym pismem. Mamy tutaj takie główne, fajne Wasze propozycje. Teraz chciałbym spytać Was, czy znacie jakieś techniki koncentracji? Bo jeżeli już znacie problemy, bo widzę, że stykacie się tutaj z problemami koncentracją, czy wypracowaliście jakieś swoje unikalne metody na powrót do tej koncentracji, na zwiększenie tej koncentracji? Odejść od kompa i pójść na spacer. To na pewno jest dobra technika do uspokojenia się. Natomiast czy do koncentracji, do podniesienia tej koncentracji? No nie do końca, bo jak wrócisz z tego, powiedzmy, jeżeli wyjdziesz i później wrócisz, prawda, to czy będziesz skoncentrowany? No to jest teraz problem, bo niekoniecznie. Możesz być na przykład bardzo wyluzowany, możesz mieć problem, żeby znowu się skoncentrować i to też może później dociera do nas jakby takie lenistwo, że nam na razie nie chce się zawierać transakcji już przed tą
platformą, więc taki spacer na pewno będzie dobry, żeby ochłonąć, natomiast żeby skoncentrować się, chyba że tobie to działa, to wtedy pewnie to jest super, natomiast nie każdemu to będzie działało, bo to już jest wtedy oderwanie od codzienności, od tej naszej pracy, od tej rutyny. Krzysztof pisze, wstaje, otwieram okno na chwilę, czyli dotlenienie pomieszczenia. Tak, to jest ważne. Wtedy nasz mózg dużo lepiej pracuje. Tutaj Jack Connor pisze o chwilowym odejściu od komputera, głębokie oddechy i powrót. To jest prawda, bo to odejście na pewno nie jest na długo, więc tutaj nas nie wybije z naszego rytmu. Można napisać to jako przerwa. Natomiast do tych oddechów na pewno bym dodał też spoglądanie w okno, w rośliny. Tu chodzi bardziej o zielony kolor, który nas uspokaja. On tak dość fajnie działa, harmonizuje nasz umysł, więc jest to na pewno dobre rozwiązanie. Ćwiczenia, tutaj pisze Wanda, też tutaj bym uważał, ponieważ można trochę przesadzić i się zmęczyć. Zależy właśnie, o jakie ćwiczenia chodzi, bo jeżeli ktoś na przykład robi pompki, prawda, no to może tych trochę pompek zrobić za dużo i też ta koncentracja może spaść, bo będzie po prostu czuł, że te mięśnie pracują i też czasami można, że tak powiem, przedobrzyć z tym wszystkim. Marek pisze na koncentrację, odsunięcie wszystkiego naokoło, szybkie umycie głowy. Bardzo ciekawe. Wanda, piszesz muzyka relaksacyjna, ja również to stosuję, właśnie taką muzykę, natomiast niekoniecznie musi być relaksacyjna, może być klasyczna, jest na YouTubie bardzo wiele różnych kategorii teraz, więc napiszę muzyka, na pewno nasza ulubiona, prawda? Czy słyszeliście o takiej metodzie jak liczenie? I tutaj mam na myśli nie jedną metodę liczenia, bo wiadomo, że każdy psycholog ma swoją ulubioną i podaje jedną i uważa, że tylko ona ma swoje zalety i plusy. Natomiast chodzi tu o każdy sposób liczenia, taki, który powoduje, że na czymś się skupiamy. Więc możemy liczyć na przykład do 100, dodając na przykład co 3 daną wartość, czy mnożyć, wykonywać jakieś obliczenia w celu dotarcia do jakiejś kwoty, prawda? Więc dla wielu osób też to pomaga. Więc pozwolę sobie tutaj zapisać liczenie. Bordan, wolisz się wyciszyć? No to pewnie też medytacja może tobie pomagać. Zwłaszcza ten stan po medytacji, jak już zakończymy tą czynność i usiądziemy znowu przed komputerem, to jesteśmy bardzo fajnie skoncentrowani, spokojni, opanowani. To jest bardzo dobry stan. Kolejna rzecz, uwaga na czymś innym, czy na przykład, bo czasami jest tak, że nie potrafimy skupić uwagi na tradingu, na danej sytuacji rynkowej. Natomiast często pomaga coś takiego, że skupiamy się nad czymś prostszym, nad jakimś na przykład kolorem. Jeżeli teraz powiem do Was, skupcie się na kolorze niebieskim, to teraz zmanipulowałem Was w taki sposób, że będziecie dostrzegali ten kolor niebieski. Chociażby na prawdopodobnie w oknie czatu macie ikonkę niebieską, na pulpicie gdzieś macie kolor niebieski. I to powoduje, że teraz praktycznie wszystkie osoby w pokoju, które pomyślały o kolorze niebieskim, są skoncentrowane i słyszą wszystkie słowa, które do Was mówię, więc jest to bardzo prosta sprawa. Można na przykład skupić się nad jakąś rzeczą typu długopis i też będziecie dostrzegali w danym momencie, jeżeli macie oczywiście pod ręką jakieś długopisy, takie narzędzie i można wtedy, posiadając taką koncentrację, przejść na platformę inwestycyjną i to jest taka sztuczka. Ta koncentracja nam pozostanie, natomiast warunki, nasze otoczenie zmieni się, ale koncentracja będzie już na wyższym
poziomie, więc też ja bardzo lubię coś takiego stosować. Zawsze takie coś stosowałem przed ważnymi egzaminami, sprawdzianami, kolokwiami, jak studiowałem, uczyłem się, więc to było zawsze dla mnie bardzo pomocne, bo nigdy za bardzo się nie uczyłem teorii. Napiszę tutaj skupienie uwagi. Też mówimy tutaj tak naprawdę, co należy zrobić. A co według Was należałoby czego nie robić, albo co wyłączyć? Bo prawdopodobnie, bo jest taka pora, że tutaj wszystkie osoby, które są w pokoju, prawdopodobnie utrzymujecie się już z tradingu, więc też albo macie taką formę życia, pracy, która Wam pozwala teraz być na tym webinarze, czy na przykład nie kusi Was na to, żeby sprawdzać co chwilę, właśnie tak jak Krzysztof piszesz, telewizor, Facebooka, pocztę, słuchać radia, zwłaszcza newsów, które też mogą Was denerwować, bo nie zawsze te newsy są dobre, nie zawsze są pozytywne. Takie rzeczy należy wyłączyć. Słuchanie muzyki to nie to samo, co słuchanie radia. Radio potrafi jednak wpłynąć na nas, wpływać na emocje, co też skutkuje później na przykład osłabieniem koncentracji. Ta sama telewizja, Facebook, całkowicie internet, niepotrzebne rzeczy, czy też należy wyciszyć telefon, bo takie rzeczy naprawdę przeszkadzają, zwłaszcza że nawet na głupi telefon możecie dostać SMS, jakąś reklamę, czy ktoś może zadzwonić nawet z jakąś ofertą. To bardzo wybija z rytmu. Napiszę to off, będzie wiadomo, o co chodzi. Tutaj oddech opisaliście, więc też uważam, że to jest dobre. Też są różne techniki oddechu, natomiast pamiętajcie, bierzemy oddech nosem, a wydech ustami. No i też czym głębszy wdech, tym lepiej. To tyle, bardzo dużo treści. Mam nadzieję, że zdążyliście sobie wszystko spisać. Idziemy dalej. Jeżeli jesteśmy skoncentrowani, to pamiętajcie, tutaj bardzo ważne jest skupienie się na wykonywanym zadaniu, bo możemy się skoncentrować, ale dalej robić głupoty. Ponieważ no, tutaj często osoby mówią, że mam problem z koncentracją, ale dostrzegamy u tych ludzi, że są bardzo skoncentrowani na przykład nad pisaniem SMS-ów czy na Facebooku z innymi osobami i ta koncentracja tej branży, aż tak to określę, w tej dziedzinie jest na bardzo wysokim poziomie. Tutaj przede wszystkim trzeba skoncentrować się nad zadaniem, a naszym zadaniem jest trading. I tutaj główną właśnie czynnością, jaką w ciągu dnia powinniśmy wykonywać, jest to trading. Sebastian pisze, że masz inaczej. No, kwestia tego, że się dostosowałeś do tego, prawda? Więc teraz ta cisza, kiedy masz wyłączone telewizory, nie ma dzieci, wokół ciebie na pewno działa źle, bo wtedy myślisz, że są inne warunki wokół ciebie. Więc jeżeli, no, to jest kwestia adaptacji, po prostu przyzwyczaiłeś się do tego, więc bardzo dobrze jesteś tego świadomy, że wiesz, że coś takiego musi być i potrafisz stworzyć sobie warunki do dobrej pracy, więc też to jest bardzo fajne to, co napisałeś, bo to świadczy o naszej elastyczności, że my potrafimy dostosować się do różnych warunków. Natomiast jeżeli je stworzyłeś, jeżeli sobie je tacie stworzyłeś i jest ci z tym dobrze, to jak najbardziej jest super. Tym bardziej, że zwłaszcza tak jak wcześniej wspominaliśmy, zobaczcie, pisaliście przeróżne metody, skupiania się metody podnoszenia koncentracji, więc też to świadczy automatycznie o tym, że każdy z nas jest inny, więc trzeba szukać naprawdę rozwiązania dla siebie, poznawać oczywiście wszystkie metody, możliwie wszystkie, bo wtedy można naprawdę trafić w dziesiątkę. Natomiast na pewno nie będzie dla nas działało wszystko to, co działa dla pozostałych osób. W tradingu przede wszystkim trzeba myśleć, jak doskonale o tym wiecie. Musicie skupić się na rynku, na tym, co jest obecnie, nie co będzie za jakiś czas, nie co było kiedyś, tylko tu i teraz, tak jak mamy tutaj napisane na slajdzie. I automatycznie musicie wykonywać transakcje. To musi być już automat. Wy już musicie być automatem. My zawsze mamy taką myśl przewodnią,
naszych metod tradingowych, nie przewiduj, a reaguj. I to bardzo pomaga zawsze właśnie, jeżeli mamy problemy z zawarciem transakcji, bo na przykład coś tam się dzieje, a my już zaczynamy przewidywać, jeżeli coś tutaj cena dojdzie do tego obszaru, to nastąpi zwrot i tak dalej, no to już jest błąd i łapiemy się na tym i zawsze powtarzamy sobie te słowa. Praktyczna strategia odzyskiwania koncentracji to jest dość uniwersalna metoda, ona również będzie dobra na przykład w trakcie publicznych wystąpień, więc jeżeli jesteście osobami, które właśnie czasami gdzieś przemawiają, prowadzą nawet webinary, tak jak na przykład w tym momencie ja, czy też spotkanie biznesowe, no to możecie sobie zachować te rady. Przede wszystkim należy skoncentrować się na tym, co należy w danej chwili robić. I tutaj ważna kwestia, nie myślimy nad tym, co inni uważają o nas, co będą uważać, jak coś wiemy, co zrobimy. Po prostu skupiamy się na tym, co mamy teraz zrobić, co chcemy przekazać, bo najczęściej działamy w dobrej mierze, więc tutaj nie będzie problemu, że później ktoś nas krytykuje, a też trzeba zawsze pamiętać o tym, że są ludzie o różnych poglądach. Komuś może coś się spodobać, komuś może się coś nie spodobać. I tak samo rynek nie lubi niezdecydowanych traderów. Musimy dokładnie wiedzieć, co chcemy zrobić, jaką mamy strategię, jakie mamy zarządzanie pozycją, jakie zarządzanie kapitałem, na jakie sygnały wchodzimy, na jakie sygnały wychodzimy i tak dalej, i tak dalej. Musimy po prostu wiedzieć, co chcemy robić i na tym się koncentrować. Drugi punkt, to co należy zrobić, zrób jak najprościej. Na rynku, jak wiecie, najlepiej płacą proste metody. Zbyt skomplikowane strategie, zbyt skomplikowane wykresy, zawalone choinki, nie wiadomo co na nich jest, to na pewno nie pomaga. Tak samo też jest w przemówieniach publicznych. Jeżeli zaczniecie używać profesjonalnego języka, będziecie używali wyszukanych słów, to większość osób was nie zrozumie. Po prostu możecie nawet być w jakiejś specjalistycznej branży, gdzie osoby, do których mówicie, znają ten język, że tak powiem, branżowy. Natomiast to na pewno nie skupia ich uwagi. To na pewno takie spotkanie staje się nudne. Natomiast prosty język, prosty przekaz, mózg wtedy się nie męczy, nie musi dodatkowo pracować, aby przetwarzać dane słowa, wtedy dużo więcej się zapamiętuje. Działaj w cyklu od transakcji do transakcji. O co tutaj chodzi? Przede wszystkim, tak jak mówiłem, musi być to automat i automatycznie, jeżeli wchodzimy w taki cykl od transakcji do transakcji, to trudniej jest emocjom przeszkadzać nam w trakcie tego tradingu, powodować, że nagle zaczynamy się przejmować, roztrząsać jakieś straty. Jeżeli jesteśmy już dość długo na rynku i posiadamy dość dobry wynik, ufamy sobie, jesteśmy pewni siebie, to należy działać właśnie w takim cyklu od transakcji do transakcji. Jest stop loss, ok, całe życie miałem stop lossy, zawsze wychodziłem w dłuższym terminie na plus, więc traduję, bo ufam swojej metodzie. Bądź cierpliwy i czekaj na wskazania strategii. No tutaj cierpliwość tak naprawdę jest to cnota na rynku Forex. Nie tylko na rynku, ale na rynku Forex, ale też w życiu. Natomiast jak wiecie, rynek Forex jest bardzo, bardzo trudny, więc ta cierpliwość tutaj jest no, niezbędna, jeżeli ktoś chce w długim terminie być skutecznym traderem. Należy czekać na wskazania strategii. Ja na przykład powiem wam szczerze, wczoraj miałem dwie transakcje, natomiast chyba przez 2 tygodnie nie miałem żadnej transakcji. Raz, że no, zmieniałem brokera, dwa, że no, nie było sygnałów płynących z rynku, tym bardziej, że przed wyborami zwiększyła się ta zmienność. Ja nie widziałem siebie wtedy na rynku, więc czekałem. Czekałem cierpliwie, nie chciałem po prostu wyrzucać pieniędzy pod to, czy się niepotrzebnie denerwować. No i wreszcie te sygnały przyszły, dość fajne. I nie ma z tym problemu. Czasami nawet skalper musi poczekać kilka dni czy też kilka tygodni. Podążaj za wskazaniem planu inwestycyjnego. Musicie pamiętać, że taki plan inwestycyjny tworzycie prawdopodobnie długo, czasami tydzień, czasami miesiąc, w zależności w jakie ma doświadczenie i umiejętności w tego typu czynności. Natomiast jest to na pewno plan inwestycyjny przemyślany. Więc długo nad tym siedzicie, zapisujecie swoje wnioski,
przelewacie na papier swoje doświadczenie i to jest na pewno ważniejsze niż chwilowe emocje, które są na rynku, bo pamiętajcie, że jeżeli przemyśleliście coś dość poważnie, zapisaliście to na papierze, wdrożyliście, przetestowaliście, to na pewno jest to bardziej rozsądniejsze niż jakiś nowy impuls, który powoduje, że no na chwilę tutaj wejdę troszeczkę niezgodnie z daną strategią, bo tutaj jest taka reakcja i pewnie pojedzie rynek w dół. Wchodzicie, rynek jedzie w drugim kierunku, dostajecie stop lossa. No i to jest bardzo głupi stop loss, bo jest niezgodny ze strategią i automatyczna powoduje, że wasza trafność czy skuteczność, w zależności na co się nastawiacie, słabnie. I jak wiecie, ciężej jest odrobić straty tak naprawdę, żeby odrobić straty, nie wystarczy zarobić tyle samo, tylko już trzeba troszeczkę więcej zrobić, żeby wyjść na zero. No i trzeba przede wszystkim uspokoić własne działania. To nie można się denerwować. Pamiętajcie, że stres nie pomaga w ogóle, zwłaszcza jeżeli to jest to przesilenie stresu, bo jest oczywiście taka dawka stresu, która jest dobra, jest pozytywna, pobudza i ona na pewno jest wskazana, można ją też wywoływać. W tradingu nawet jest to wskazane, natomiast przeważnie ludzie mają problem z tym, że jest to przesilenie stresu, jest za duża dawka tego i my nie potrafimy sobie z tym radzić, więc zawsze trzeba zastanowić się na chłodno. Ja też to zawsze też w taki sposób myślę, że co mi tak naprawdę ten stres daje. Na chłodno kalkuluję, jakie są plusy na przykład obecnego stresu. Nigdy nie znajduję żadnych plusów, bardzo szybko ten stres mija. Rozgadałem się troszeczkę. Jak macie pytania, piszcie od razu na czacie. Tutaj widzę, ktoś już chyba pisze. A jak nie ma na razie do tamtego pytań, no to teraz troszeczkę ja was popytam. Działanie pod presją. Jakie znacie krytyczne decyzje w tradingu? Według was macie różne metody tradingu, więc też te krytyczne decyzje mogą być u was inne. Więc podzielcie się, jakie według was są to krytyczne decyzje. Tak jest, Krzysztofie, ja nawet jak mam terminal, to mam ukryte okno, mam tylko miejsce na ten krzyżyk z prawej strony. Już ci to narysuję nawet, bo tutaj piszesz właśnie o tej kwestii, że ja zawsze zasłaniam wartość pozycji, jak gdzieś to wrzucam. Ja nigdy na to nie patrzę tak naprawdę nawet. Jak mam w taki sposób terminal, to tutaj jest tylko X, bo na dole zawsze macie jeszcze wartość już od razu przeliczoną z prowizją, ile macie zysku. Ja to sobie ukrywam i mam zawsze tylko IPS. Nie patrzę na pieniądze, bo wiecie, to działa w dwie strony. Jeżeli rynek idzie do góry i te pieniądze rosną, prawda, już przeliczacie, ile to jest pieniędzy, co za to można kupić, jakie zrobić opłaty, automatycznie włącza się pułapka psychologiczna, zamykam, 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 zwłaszcza jak rynek idzie bardzo mocno do góry i przekracza wasz taki mentalny take profit, bo ja taki zawsze take profit mentalny posiadam i to przeszkadza. Natomiast jeżeli jedziemy w dół, to również ta powiększająca się strata na rachunku, te minusowe pieniądze, często jak ktoś jeszcze dość dobrze liczy, to już potrafi szybko obliczyć, ile tak naprawdę zyskownych pozycji już w tym momencie stracił. To powoduje też, że za szybko można uciec z rynku. Ja to niestety na własnej skórze wielokrotnie przeżyłem, dlatego automatycznie teraz mam zawsze terminal, tylko jedna rubryka jest pokazana przy tej, gdzie mam pokazany ten X. I tylko to mnie interesuje. Nie patrzę na pieniądze, według mnie jest to zdecydowanie lepsze podejście. Zajęcie pozycji po markowaniu ceny. To jest krytyczna decyzja, ok, pewnie.
Wanda pisze, cena idzie szybko w dół, łapanie ceny, czyli tak zwany spadający nóż. Coś, co ja robię na co dzień tak naprawdę i coś, co dla mnie akurat jest plusem. To znaczy, Michale, ja w trakcie transakcji mam tak przesunięty terminal, natomiast jak wrzucam gdzieś wykresy, no to zwykły paint i sobie biorę to zasuwam, dlatego że też ja akurat bardzo dużo interesuję się cyberprzestrzenią. Mam też bardzo wielu kolegów na studiach informatycznych i wiem po prostu, jakie są zagrożenia płynące z tego, jeżeli ktoś pokazuje jakiekolwiek pieniądze w internecie. Wiem, jakie rzeczy pozostały w internecie na stałe, dlatego ja na przykład nie mam potrzeby chwalenia się zyskami, pieniędzmi, przywo kapitału, czy też stratami, bo też traderzy pokazują straty, że nie wstydzą się strat. Nie wiem czemu, bo tak naprawdę każdy trader traci te pieniądze, więc to jest normalne. Więc ja też mam takie do tego podejście. Czytam dalej. Potrzeba profitu działa tak samo jak chytrość. Czyli no, potrzeba zysku. Można nawet nazwać to jako presja. Wtedy ciężko jest filtrować ogólnie układy, powiem szczerze, dlatego że wszędzie wtedy dostrzega trader potencjalny zysk. Nawet jeżeli jest to naprawdę zysk, który się nie opłaca wbrew pozorom, bo jest zbyt duże ryzyko, trader, który potrzebuje tego zysku, będzie w to wchodził. No i wtedy ciężko naprawdę o dobrą skuteczność czy też trafność. O, znalazłeś Michał, to bardzo się cieszę. Jeżeli miałeś z tym problem, to myślę, że tobie to pomoże. Bardzo prosta sprawa, a bardzo fajnie pomaga. Krytyczne decyzje w tradingu. Czy na przykład zdarzyło wam się coś takiego, że wchodzicie w pozycję i jest luka cenowa? I co wtedy robicie? Luka cenowa na przykład przeciwna do waszej pozycji. Czekacie. Wanda czeka. I na co, Wando, na przykład czekasz? Na domknięcie luki czy na dalsze spadki? No, tutaj Wanda, musisz być zdecydowana. Jeżeli jest luka cenowa, musisz wiedzieć, co wtedy robić. Jeżeli jest luka cenowa, gdzie zamyka się poniżej twojego mentalnego, czy też ustawionego stop lossa, to jest automatyczne wyjście. Jeżeli luka jest prowzrostowa, należy też się zabezpieczyć, na przykład przesunąć pozycję na B, ponieważ bardzo szybko może ta luka być domknięta, czy też luka może być w drugą stronę. Jeżeli są luki cenowe, to świadczy o tym, że no nie za bardzo są chętni do kupowania czy do sprzedawania po danych cenach, więc tutaj cena może nam się rozjeżdżać. Więc jeśli chodzi o scalping, to nie są dobre warunki. Krytyczna decyzja w tradingu. Tracicie internet, macie pozycję, co wtedy robicie? Spora część z Was ma rozwiązanie, macie drugi internet, ja też mam drugi internet. Natomiast mam pytanie, kto z Was ma zapisany numer telefonu do swojego brokera? Do działu obsługi klienta, do Waszego opiekuna, jeżeli takiego macie. Kto z Was posiada takiego? Bo może być kompletnie zawalona sieć, możecie nie mieć kompletnie żadnej sieci, na przykład u siebie w mieszkaniu. Napiszcie wszyscy, którzy są tutaj na spotkaniu, kto ma, a kto nie ma numeru. No to super. Większość, nawet chyba wszyscy piszecie tutaj, że macie. No to świetnie. To jest bardzo dobre właśnie podejście do tego. Jest poważne podejście do tradingu. Jeżeli coś się dzieje, dzwonicie. U niektórych jest tak, że za takie zamknięcie pozycji się dodatkowo płaci, natomiast zawsze lepiej zapłacić dodatkową prowizję niż na przykład stracić z tego względu, że wywaliło nam internet, a tym bardziej, jeżeli nie stosujemy stop lossa, bo mamy tego stop lossa tylko w głowie, więc to jest też duży problem. Czy znacie jeszcze jakieś krytyczne decyzje ze swojego doświadczenia?
Czy na przykład zdarza Wam się taka sytuacja, że cena dociera w okolice Waszego take profitu i zawraca? Brakuje jednego, dwóch punktów, trzech punktów. Co wtedy robicie? Wanda, Krzysztof, zamykacie. Michał się denerwuje. To bardzo niedobrze, Michał, bo to i tak jest bardzo dobra sytuacja. Krzysztof nawet trochę bardziej się denerwuje. Sławek schodzi na niższy TF. Sebek wycina połowę. Ja zawsze robię tak, że też zamykam, tak jak Wanda i Krzysiek. Z tego względu, że ja chyba gdzieś o tym wspominałem, przynajmniej na zaawansowanych spotkaniach, że ja traktuję to jako napiwek dla giełdy, bo traktuję giełdę jako kobieta. Kiedyś słyszałem, że kobiety lubią dostawać napiwki, zwłaszcza właśnie z kelnerką, kobieta czy barmanką, no to wypada zawsze dać napiwek. I traktuję właśnie giełdę jako taką osobę, że bardzo lubi wtedy, kiedy daję napiwki. W momencie, kiedy zacząłem dawać napiwki dla giełdy, no to częściej zacząłem zarabiać pieniądze. Jeden pips, parę punktów, to nie gra dużej roli. Oczywiście w moim akurat scalpingu reakcji to jest dużo, bo dla mnie jeden pips to już jest zarobek i to dość fajne. Natomiast nie przejmuję się tym, jeżeli miałem zrealizować ileś tam pipsów, oddałem jeden pips, no to okej, nie ma z tym żadnego problemu. Także jeżeli nastawicie się na takie coś, bo zawsze jeżeli idziecie do restauracji, idziecie do baru, no to jeżeli jest jakaś tam kwota za dany posiłek i tak zawsze na tej ladzie czy na tym stole zostawiacie trochę więcej i też samo trzeba traktować to w sytuacji giełdowych. Mieć takie same podejście, bo tak naprawdę czy wychodzicie wtedy z tej restauracji, zastanawiacie się nad tym, że no kurczę, jeszcze musiałem dać napiwek, no nie fajnie, straciłem na tym. Idziecie, denerwujecie się? Raczej nie, raczej nawet o tym nie myślicie. I automatycznie, jak w taki sposób będziecie myśleli, też na giełdzie, to nie będziecie mieli żadnego problemu, żeby zamykać. Albo tak jak też chyba pisał Sebek, można zamknąć połowę, przesunąć pozycję na plus, czyli na plus nie zawsze znaczy B, nie zawsze znaczy miejsce otwarcia pozycji, bo też trzeba uwzględniać prowizję, jeżeli na przykład macie dość dobre konta i macie minimalny spread, ale kosztem oczywiście prowizji, więc należy też o niej pamiętać. Coś też o tutaj bardzo ważnej kwestii, a więc relaksie. W stresowanych sytuacjach należy przede wszystkim szukać tego relaksu. Najprościej to kwestia oddychania, naszej postawy, naszych myśli, mowy. Też taka wskazówka tutaj, jeżeli na przykład stresujemy się, automatycznie większość osób zaczyna szybko mówić, gestykulować, szybciej oddychać. Automatycznie trzeba świadomie spowolnić. Jeżeli będziemy wolniej oddychali, poruszali się, zwolnimy po prostu, automatycznie nasz umysł odczyta to jako zmniejszenie się niebezpieczeństwa, czyli że coś już staje się normalniejsze, dany problem znika i automatycznie my dajemy tylko taki sygnał naszemu umysłowi, że zaczyna być wszystko ok, i on wtedy też ten stres nam zaniża i pomaga nam to wrócić na odpowiedni tor. Więc też pamiętajcie, że my możemy uprawiać taką automanipulację, oczywiście w pozytywnym znaczeniu, i możemy wpływać na to, w jaki sposób czujemy się w trakcie tego treningu. Więc pamiętajcie, nasze takie też fizyczne właśnie kwestie jak oddech. Tutaj mamy na to wpływ i możemy tym regulować poziom naszego stresu. Kwestia wyuczenia, kwestia praktyki, kwestia przede wszystkim świadomości sobie, że coś takiego istnieje, coś takiego można robić i to robić po prostu, sprawdzać i wtedy praktykować i wtedy te efekty będą widoczne po kilku tygodniach na pewno.
Dokładnie tutaj Wanda pisze o fajnym powiedzeniu: gorąca głowa to niemądra głowa. Dokładnie. No, Krzysztofie, musisz zawsze, tobie pisze o tym spreadzie, zawsze musisz uwzględnić to, więc też zawsze z tą pozycją na BEP-ie musisz pamiętać. Dlatego pewnie jak zauważyłeś, ja zawsze te transakcje, nawet jak mam BEP, i mówię, no, zamknąłem pozycję na BEP-ie, to patrzysz, ale tam zawsze jest plus 5 punktów, plus pips. Już jak jest pips, to już jest bardzo nie. Natomiast to nie jest, że wychodzę na zero, bo wtedy, no, że tak powiem, broker się głównie cieszy, nie wy, bo on swoje i tak zarobił, no, a wy wyszliście na zero, tylko że prowizja później jest doliczana do pozycji. I tutaj jeszcze jest kolejna kwestia, o której ja specjalnie nie wspominałem. Wytarczy, o tym nie napisaliście, jeśli chodzi o techniki koncentracji. Jack, nie mam żadnych nigdy poślizgów, nie zwróciłem uwagi, że miał takie poślizgi. No, to jest kwestia też dobrego brokera, ale też i płynności. Ja inwestuję na przykład, nie spekuluję na rynku, powiedzmy, o godzinie 20. Wtedy te poślizgi są większe, wtedy te spready są większe. Dlatego też należy pamiętać o sesjach, kiedy te rynki są najbardziej aktywne, kiedy jest najwięcej traderów. Jeżeli jest to sesja europejska, godzina 8, 9, no to musisz pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak poślizgi. One przynajmniej nie występują w takiej skali jak na przykład wtedy, kiedy inwestujesz od 11:30 do 13, czyli jak jest ta przerwa na lunch, czy też na przykład jak jest przerwa w Stanach Zjednoczonych na lunch, czy też już w późniejszych porach, zwłaszcza jak jest tak, są takie okresy, kiedy przełączają się te sesje, prawda, między na przykład USA a Azją, wtedy to jest nie, to są niekorzystne warunki. No to u ciebie, jak piszesz, że nigdy nie zamknęło dokładnie na stop lossie, to jest kwestia brokera. Natomiast jeżeli jest to jakiś tam jeden, tutaj piszesz o połowie punkta czy do jednego pipsa, jeden pips to w mojej ocenie jest bardzo dużo. Natomiast to też zależy, w jakich sytuacjach zamykać tę pozycję, bo jak na trakcie danych, no to takie coś też musisz uwzględnić. To od razu ci mówię, jeżeli są dane, ta zmienność się zwiększa, to wtedy musisz takie coś uwzględnić. Natomiast jeżeli jest to godzina 9, 9:30, sesja europejska, nie ma w tym czasie żadnych odczytów, no to już nie jest fajnie do końca. Ale też jeżeli widzisz, że coś takiego posiadasz, to już też musisz to uwzględnić w swoim trading planie, czyli jeżeli masz poślizg w postaci jednego pipsa, no to musisz ustawiać pozycję B plus jeden pips, żeby się zabezpieczyć przed taką sytuacją. Mam do Was pytanie, czy wiecie, na czym polega wizualizacja? Czy spotkaliście się z czymś takim, czy może ktoś Was tego uczył? I czy stosujecie taką wizualizację? Roman, piszesz trafnie, natomiast Michale, ty tutaj wszystko już przekształcasz na zyski. No, to jest pułapka psychologiczna. Ty bardziej chodzi o to, żebyś ty potrafił spojrzeć to, w jaki sposób ty się zachowasz na dane sytuacje. Tak jak sportowiec przed biegiem, na przykład na 100 metrów, wyobraża sobie każdy ruch w momencie biegu na te 100 metrów i co musi zrobić, żeby pobić swój rekord życiowy? Czy też na przykład piłkarz, który strzela rzut karny i tak dalej, i tak dalej. Na tym to polega, czyli wizualizacja ma nie polegać na tym, jak zysk będzie przedstawiał się w złotówkach, tylko w jaki sposób ty będziesz się zachowywał w danych sytuacjach. Czyli wchodzisz w pozycję, rynek zawraca i jedzie od razu w kierunku stop lossa. I ty sobie to wyobrażasz i przedstawiasz to w swojej głowie obraz, w jaki sposób ty się zachowasz.
czyli w jaki sposób ty byś chciał się zachować. Czyli według ciebie, jaka postawa powinna być dobra, i ty wtedy przedstawiasz siebie w takim świetle, że tak robisz. I wtedy masz dużo większe prawdopodobieństwo, że tak zrobisz. Tak samo, jeżeli na przykład już masz ileś tam pipsów zarobionych, kiedy przesuniesz tą pozycję na B. Też na początku, jeżeli komuś jest trudno wizualizować własną osobę, bo też na początku, jak wszystko sprawia problemy, trudności, no to musicie pamiętać o tym, że warto wtedy wyobrażać sobie inną osobę. Czyli na przykład, no jakby tutaj zrobił Daniel. Oczywiście mnie tutaj nie dawajcie, bo ja jestem słaby, na pewno wy jesteście lepsi, ale na przykład możecie myśleć o swoich idolach. O osobach, o których na przykład przeczytaliście w książkach, o traderach, których śledzicie, czy na przykład, jeżeli interesujecie się Scottem Carneyem, na przykład i stosujecie Harmony Training, to możecie myśleć, no w jaki sposób zachowałby się tutaj Scott. I takie coś wtedy bardzo, bardzo fajnie pomaga. Tu jeszcze przeczytam wasze komentarze. Tutaj Krzysztof pisze, że ta wizualizacja może przeszkadzać w koncentracji. No, ja z czymś takim się nie spotkałem, natomiast taką wizualizację trzeba rozpocząć na pewno przed daną sytuacją, czyli na przykład przygotowujecie się do tradingu i już, czy na przykład do pozycji, do jakiegoś rynku, powiedzmy na EWU, to już wcześniej, tak jak macie już obliczonego stopa, take profit, już wiecie mniej więcej, gdzie są wasze poziomy, też powinniście sobie wyobrażać, co zrobię, jeżeli rynek zjedzie w dół, na przykład czekam, jak zrobi podwójne dno, uśredniam, dokładam albo czekam, nie zamykam, wybiję o na przykład 10% całego ruchu ten, powiedzmy, impuls, tyle jestem w stanie mu dać. Jeżeli wybiję 11, zamykam pozycję. Jeżeli jedzie do góry, bardzo dynamicznie, zabezpieczam szybko pozycję na plus, bo może mnie mocno cofnąć. Jeżeli rynek jedzie mega do góry, więc wtedy automatycznie przesuwam stopa pod kolejne świeczki, ostatnią, a przedostatnią białą świeczkę na przykład, prawda? Takie sytuacje. I wtedy, jeżeli na szybko, bo oczywiście z czasem coraz szybciej będziemy potrafili wiele wariantów przewidzieć, wtedy na rynkowi będzie bardzo trudno Was zaskoczyć i wtedy będziecie bardzo skutecznymi traderami i wtedy zrozumiecie te proste powiedzenie: maksymalizuj zyski, ucinaj straty, bo Wy wtedy będziecie gotowi to robić, bo jeżeli nie potraficie sobie tego wyobrazić i dochodzi do takiej sytuacji, to ciężko jest tak naprawdę wyciąć siebie z tego stop lossa, czy maksymalizować zyski, gdzie rosną te sumy i my to widzimy na własne oczy. Wizualizacja na pewno pomaga. Jeszcze jest wskazówka ode mnie, coś, co ja zauważyłem na swoim przykładzie i coś, co może wiele osób, które uprawia live trading, nie za bardzo zwróciło na to uwagę. Natomiast jest coś takiego jak mówienie do siebie. Wiem, może ktoś pomyśleć, że jestem dziwny, że to już jest ze mną nie najlepiej, że siedzenie w tym pomieszczeniu przed wykresami nie działa dobrze na człowieka. Natomiast to nie tak. Od razu tłumaczę, o co chodzi. Bardzo często jest tak, że jak ktoś uprawia live trading, automatycznie staje się lepszym traderem, ponieważ wie, że ktoś na niego patrzy i on tłumaczy. Mówi, co robi. I to powoduje, że jeżeli mówi, co robi, to jest większe prawdopodobieństwo, że on to zrobi. Czyli na przykład otwieramy pozycję i mówimy tak: okej, rynek rusza w górę, cierpliwie czekam, jeżeli dojedzie do miejsca XX, tu przesuwam pozycję na B. Rynek drża. Super, jestem już zarobiony, teraz będę starał się maksymalizować zyski. Po wybiciu ostatniej białej świeczki zamykam pozycję. Też będę przerzucał na przykład o ileś tam, można sobie też określić kwotę pipsów. Jeżeli rynek dojedzie do tej strefy, na przykład przesunę stop lossa na B plus 5 pipsów, tyle ile miałbym w wersji realistycznej do zgarnięcia. I tak cały czas mówicie, otwieracie pozycję, rynek jedzie w dół. Jeżeli rynek zrobi podwójne dno, potwierdzi je wybicie kolejną świeczką, dokładam do pozycji. Jeżeli wybije na przykład nowe dołki, zamykam pozycję. I wtedy automatycznie to, co mówicie, powoduje, że tak zrobicie. Jeszcze większe prawdopodobieństwo jest wtedy, kiedy jesteś w pomieszczeniu z wami, czy też macie na przykład jakiś trading room.
to wtedy jeszcze sytuacja, kiedy ktoś to widzi, tak jak na przykład live trading na przykład na YouTube, to zwiększa prawdopodobieństwo, że tak zrobicie i to automatycznie też pomaga w tej wizualizacji. Więc taki live z mojej strony. Mam nadzieję, że to przetestujecie i Wam to się przyda. Zobaczycie na własnej skórze, czy to Wam działa, czy nie. Tylko też kwestia tego, żebyście nie zrobili tego w jeden dzień i powiedzieli działa bądź nie działa. To trzeba potestować tydzień, 2 tygodnie, czasami nawet miesiąc. Dokładnie, Sebastianie, ja na przykład takie rzeczy zawsze też opisuję w swoim dzienniku inwestycyjnym. I przechodzimy do części praktycznej. Tutaj będziemy przechodzili, będę omawiał transakcje, to są transakcje Łukasza, ponieważ on przygotowywał tę prezentację. Ja jestem tutaj zastępcy, więc postaram się dość fajnie mówić Eurotrady, wyłapać też kilka rzeczy. Będziemy pracowali na nowej platformie. Nie wiem, czy widzieliście, ale Łukasz podesłał ostatnio dla mnie na wczorajszy webinar link do brokera, który oferuje 25 dolców, z tego co pamiętam, na start. Można założyć konto, ta kwota nie jest potrącana, to znaczy, jeżeli stracicie, nie musicie jej oddawać. No i też jest taka kwestia, że trzeba zrobić obrót bodajże pół lota w ciągu 60 dni, więc prawdopodobnie nawet bylibyście w stanie zrobić w ciągu kilku pozycji. Z tego co widziałem, Łukasz już wypłacił pieniądze, wygenerował dość fajny zysk, przeznaczył sobie to do przetestowania. Podsyłamy Wam ten link, dlatego że pytaliście często, jakiego brokera wybrać na start, w sensie, żeby nie wpłacać własnych pieniędzy. Więc taka sytuacja się pojawiła. Łukasz to sprawdził, więc podsyła link. Ja tutaj w jego imieniu Wam wrzucam. Możecie sobie poczytać. To nie jest oczywiście żaden link afiliacyjny, żaden refing. My za to nie mamy pieniędzy. To jest czysty link. Możecie sobie go znaleźć nawet w Google. Więc to jest do czystej Waszej informacji. Możecie sobie to sprawdzić. My na tej platformie teraz działamy. Mamy MetaTradera 5, bo oni mają właśnie taką platformę. Powiem, że dość fajna, zwłaszcza dla osób, które stosują teorię Faleliota. Więc tutaj muszę na pewno powiedzieć o tym, ponieważ można bardzo szybko oznaczać tą teorię Faleliota. Fale, więc to jest na pewno dla zwolenników tej teorii ogromny plus. I jeszcze jest kwestia, która akurat mnie bardzo zafascynowała. Nie wiem, czy czytaliście książkę Danielewicza o Fibonacci, o poziomach, o formacjach. Były już dwie części. Jak może ktoś czytał, pamięta mediany, które on tam stosuje. Mediany z poziomami FIBO. MetaTrader 5 ma te poziomy FIBO wbudowane, więc też jest to kolejny plus, jeżeli lubicie mediany. To jest broker, który on działa w Polsce, ale to jest niestety, znaczy niestety, to jest broker chyba cypryjski, z tego co ja wiem, więc nie wiem, czy Was coś takiego interesuje, czy nie. To zależy. To jest tak, że. Coś piszecie, że z głosem jest ok. Dajcie mi znać, czy dobrze mnie słyszycie. Halo, halo, słychać mnie? Tak, jest wszystko ok. To jest broker cypryjski. To nie ma czegoś takiego, że jakiś broker oferuje pieniądze. Natomiast to nie jest tak, że macie przelewać swoje jakieś realne pieniądze. Możecie sobie to przetestować za. Minimalnie głośniej, to głośnie. Teraz jest głośniej. To jest tak, że dostajecie tutaj 25 dolarów. Możecie sobie przetestować waszą strategię. Możecie na przykład zainwestować w coś, co jest bardziej ryzykowne, czy coś może bardziej długoterminowo i sprawdzić po prostu, czy wam się to uda. Więc są to darmowe pieniądze, nie ponosicie żadnego ryzyka. Więc na tej zasadzie to działa. Tak jak mówiłem, polski broker nie oferuje czegoś takiego. HFT kończy swoją działalność, jeśli chodzi o Forex, więc tutaj HFT niestety nie oferuje takich kwot. Tak, tutaj wpłaty, wypłaty mogą być do kont bankowych, są normalne przelewy.
Także jeżeli Was interesuje taki broker, gdzie moglibyście na początek sprawdzić. Ja też przyznam się szczerze, że jak byłem w liceum, zaczynałem od takiego brokera małego, który oferował, pamiętam, wtedy 100 zł. I na tej zasadzie ja zaczynałem ze swoim kolegą przygodę na Forexie, więc też od takiego momentu zaczynałem. Dopiero później, jak już zacząłem zarabiać pieniądze, wpłaciłem troszeczkę więcej. Natomiast też zawsze wychodzę z założenia, że najpierw trzeba zarabiać pieniądze, żeby później dopłacać do tego rynku, jeżeli oczywiście macie wolne środki. Więc możecie sobie to sprawdzić, przetestować, zobaczyć. Tak jak mówiłem, jeżeli poniesiecie stratę, nie ma z tym żadnego problemu, nie oddajecie tych pieniędzy. No to natomiast z wypłatami też nie ma problemu. No i też można potestować MetaTradera 5. Jeżeli oczywiście Wam nie przeszkadza to, że to jest cyfr, bo niektóre osoby też mają pewnie niemiłe doświadczenia z innymi brokerami z tego kraju, czy też wolicie instytucje, firmy, które podlegają dla KNF. Jeśli chodzi o pierwszą pozycję, parawalutowa kabel, interwał M5, no i zobaczcie na bazie czego zawarcie jest transakcji, czy tak naprawdę wystarczy Wam tyle informacji, jakie posiadacie tutaj do zawarcia pozycji. Mamy współczynnik 61,8, a jest to współczynnik, który bardzo dobrze działa na kablu. Ten rynek bardzo często respektuje te zniesienie wewnętrzne. Dodatkowo mamy lokalną strefę oporu. Tutaj mieliśmy bardzo fajną podpowiedź. Łukasz napisał też baza oporu. Poprzednia reakcja ceny nafty wyznaczyła taką fajną bazę. Dodatkowo powstała formacja spadającej gwiazdy. Już w trakcie tej gwiazdy było zawarcie transakcji. Zaraz przejdziemy też na platformę. To będziemy na bieżąco omawiali ten trade. Stop loss, nie wiem, czy zdarza Wam się ustawiać w taki sposób stop lossa, że ustawiacie go powyżej zniesień Fibonacci'ego, a więc do ustawienia stop lossa wykorzystujecie siatkę Fibo. Praktycznie do wszystkiego tutaj potrzebna jest Wam tylko ta siatka, ponieważ 61,8 to miejsce, na które Wy spoglądacie. No i mniej więcej widać, że tutaj rynek jeszcze dojechał do 78,6. Natomiast ta ostatnia biała świeczka, która jest tutaj zaznaczona, no to jest piękne markowanie ceny. Ono pokazuje, że zaraz ten rynek może kompletnie wyhamować i zawrócić. Maciej pisze, że polscy brokerzy się sypią. Może nie tyle sypią, natomiast mogliby jednak dorzucać jakieś takie oferty dla osób początkujących. Ja to zauważyłem, że nie ma takiej oferty dla osób, które powiedzmy, ktoś ma 18 lat, chciałby spróbować z rynkiem Forex, ale nie ma jakichś pieniędzy, nie chce na przykład wpłacać, bo troszeczkę się boi. No i nie ma takiej na przykład kwoty, że powiedzmy, takiej oferty, że ktoś ma 100-200 zł, oferuje komuś i można bez zobowiązań inwestować, przetestować. Bo tak naprawdę to jest, jakby nie patrzeć, korzyść dla brokera, bo jeżeli broker da komuś jakąś kwotę i ktoś zrobi z tego pieniądze, wyjdzie na tym dobrze, to wtedy też on albo będzie dalej generował dochód, też będzie generował obrót dla brokera, więc to jest dla niego też dobra sprawa, bo przeważnie broker z tego zarabia, czy też płaci też dodatkowe pieniądze, aby troszeczkę więcej mieć na tym rachunku i znowu ten obrót jest większa. Natomiast nie działa to w Polsce, nie wiem dlaczego. Sam niestety się dziwię, dlatego na przykład brokerzy z innych krajów, nie tylko mówię tutaj o Cyprze, wchodzą z powodzeniem na polski rynek i taką ofertą są w stanie przyciągnąć wiele osób, bo tak naprawdę taka osoba zyskuje na tym, że może sobie przetestować jakąś strategię bez zobowiązań, ale często, jeżeli się podoba, zostają takiego brokera, już nie myśli o polskich firmach, więc też i polskie firmy na tym tracą, bo mają mniejsze zyski. No ale zobaczymy, może się to zmienić w przyszłości. Przejdziemy teraz na platformę inwestycyjną i tutaj Wam pokażę jeszcze parę rzeczy z tym tradem. Tutaj oznaczyłem sobie to poziomami, ponieważ to były pozycje Łukasza. Ja ich nie mam na platformie, nie mogłem ich jakoś skopiować. Ja ogólnie
W tych sprawach technicznych jestem dość cięci, więc musiałem to wszystko zrobić ręcznie takimi liniami. Mam nadzieję, że widzicie platformę. Piotrze, wydaje mi się, że jak jest to, bo mam nadzieję, że pytasz o obecnego brokera, który podesłałem link. Jeżeli jest to premia $25, to wydaje mi się, że pewno to jest market maker. Więc jest też prawdopodobnie ochrona przed saldem ujemnym, więc też nie powinniście, no nie, w ogóle nie wejdziecie na mniej niż te $25, bo jak jest coś takiego, jest ochrona przed saldem ujemnym, to po prostu was wycina. Więc możecie nawet zrobić takie coś, jak kiedyś ja zrobiłem z kolegą. Nadwyżkę mieliśmy zysków, więc weszliśmy w pozycję all in z tych zysków. On i ja. Na szczęście udało nam się zarobić jemu i mi, więc jeszcze lepiej na tym wyszliśmy. Natomiast tutaj też można coś takiego zastosować, jeżeli szukacie wrażeń, bo na pewno lepiej jest szukać wrażeń za cudze pieniądze niż za swoje. Widzicie tutaj tą transakcję. Wejście nastąpiło na tej świeczce. Przejdźmy na M1, bo ja tu się troszeczkę z wami rozgadam. No i jeśli chodzi o take profit, on był w tym miejscu, lokalna strefa wsparcia, jest to baza wsparcia, istotny obszar, jak widzicie, rynek w dalszym ciągu tam później reagował. Stosunek zysku do ryzyka około 3 do 1, więc dość fajny, więc jest w tej metodzie widzimy, skupiamy się na skuteczności, nie na trafności. Natomiast powiedzcie mi, czy poza 61,8 oraz 78,6, coś tutaj widzicie, czy to byłoby dla Was wystarczające do tego, aby zawrzeć transakcję? Czy są osoby, które na takie coś na wykresie nie zawarłyby transakcji? Oczywiście jeszcze jest obszar ZZB pewnie. Krzysztofie byś nie zawarł. Ok. No to ja od razu Ci daję wskazówkę. Cofamy się i budujemy ten kontekst, o którym ja często wspominam. Dajmy tutaj może jakiś inny kolor siatki, aby ona była bardziej czytelna. Niech będzie czerwona. Czy teraz coś dostrzegasz, Krzysztofie? Strategia spóźnionych wejść, SSW. Co prawda, tutaj zobaczcie, to wszystko się rozjeżdżało troszeczkę, ponieważ 61,8 nie zostało tak dokładnie przetestowane, a rynek zatrzymał się między poziomami FIBO, czyli coś, czego my nie lubimy. Jest to formacja Gartleya, bądź też można nazwać ją Leonardo, w zależności jakie odchylenia bierzemy pod uwagę, czy dla nas ta elastyczność. To jest kwestia tego, że zatrzymywaliśmy 50% i tutaj bierzemy to lekkie naruszenie w ramach elastyczności jako taką zwiększoną zmienność, czy też na przykład te niezaciągowanie 61,8 też dla nas nie robi problemu. To jest mniej istotne, ponieważ rynek zatrzymuje się między poziomami FIBO i to jest bardzo trudne do zawarcia transakcji. Dlatego, jeżeli rynek odjeżdża, bo to często się zdarza, on nie testuje drugi raz na powiedzmy nieco wyższym interwale, czy na przykład nie testuje 88,6 i jedzie w dół, to wtedy można zastosować strategię spóźnionych wejść i wejść wtedy, kiedy rynek utworzy większą korektę, czy też kolejną formację harmoniczną. Więc tak to wyglądało, troszeczkę zbudowany szerzej kontekst i już wiecie, o co dokładnie chodzi. Tak jak mówiłem, take profit dość fajnie ustawiony na lokalnej strefie wsparcia, rynek bardzo gwałtownie zareagował. No to jest kabel, on ogólnie na tego typu zniesienia w taki sposób reaguje.
Wybiłoby ciebie na sel, Sebastianie, ale jakbyś wchodził w tą pozycję tutaj? To widzisz, bo tutaj musisz pamiętać o tym, gdzie jest też twój take profit. I pamiętać, że ten, jeżeli dajesz RR 2 do 1, około 3 do 1, 2,5 do 1, to jest tak, że możesz dać wtedy szerszego stopa. Musisz też pamiętać, że wchodziłeś pod układ z nieco wyższego TF-u i on za tobą jest, że tak powiem, więc rynek może bardziej się cofnąć. Nawet musisz brać pod uwagę możliwość dostania stopa i może powstać formacja podwójnego szczytu i dopiero wtedy możesz ponownie wchodzić w pozycję. Też tutaj pamiętajcie, że te 3 do 1 to jest książkowa wartość. Też kiedyś czytałem dość fajne statystyki, że dużo częściej zarabia się, jeżeli stosuje się stosunek zysku do 2,5 do 1, wtedy częściej będziemy zarabiali. Natomiast to już zostawiam tak naprawdę do waszej, tak powiem, nauki własnej, do własnych badań, z tego względu, że ja skupiam się w swoim tradingu na trafności. Przechodzimy na kolejny trade. Powinniście bez problemu widzieć kolejną pozycję. DAX. Interwał M5. Widzicie prezentację? Troszeczkę przyspieszymy, bo już jesteśmy ponad godzinkę. Tak, widzicie, OK. Nałożyliśmy siatkę FIBO na impuls wzrostowy. Na 61,8 powstała reakcja. Tutaj tak naprawdę był wyznaczony poziom cenowy, na który nawet wcześniej reagował. Zobaczcie, na przykład w tym miejscu, czy tutaj taka bardzo fajna baza popytowa. I tutaj po zasięgowaniu tego poziomu, zobaczcie, jak rynek od niego odjechał. Powstawały formacje z bardzo dużymi knotami. Tutaj jeszcze wycinka skalperów, jeżeli ktoś zabezpieczył pozycję na BEP-ie, to już został wycięty. Rynek pojechał do góry. Stop loss był tutaj ustawiony w tym obszarze. Też pewnie tutaj doszukiwał się Łukasz odwrócenia tak naprawdę ramienia po prawej stronie. Jest też taki zniekształcony może formacji głowy z ramionami. Natomiast było nieco niżej ustawienie take profitu. Tak jak jest tutaj wniosek do poprawy aktywne zarządzanie, ponieważ nie było tutaj tego aktywnego zarządzania, nawet pozycja nie była przesunięta na stopa. Prawdopodobnie przed komputerem wtedy Łukasza nie było, zostawił tą pozycję tak jak była. No i niestety rynek zawrócił i dostał stop lossa, mimo dobrej analizy, mimo trafnej analizy, natomiast już zarządzanie pozycją nie sprawdziło się. Jak widzicie, to jest też bardzo istotne. Przejdziemy znowu na platformę szybciutko. Tak ta pozycja wyglądała. Jeśli chodzi o take profit, to tutaj możemy też zauważyć, że to nic nie dzieje się z przypadku, ponieważ zobaczcie, tutaj wypadało 61,8, więc ten take profit był ustawiony na tym poziomie. Natomiast no, zawsze powtarzamy, że nieco niżej warto ustawić ten take profit, chociaż na przykład ja osobiście, gdybym stosował taką metodologię, to pewnie ustawiłbym tego take profita gdzieś tutaj i też bym nie został złapany na nim. Natomiast ja uwielbiam prowadzić aktywnie pozycje, więc pewnie gdzieś tutaj bym wycinał tą pozycję zdecydowanie szybciej, albo bym wyleciał na BEP-ie. Tak to wyglądało, rynek kontynuował tendencję spadkową, więc też był to troszeczkę taki counter trading, dlatego że ta podaż była bardzo silna, zwłaszcza ta duża świeca markująca. Jest to markowanie ceny, natomiast należy pamiętać, że tutaj może jednak ta podaż być kontynuowana. Zawsze trzeba mieć z tyłu głowy kolejny wariant. I ostatnia pozycja z tego webinara to pozycja na S&P 500, również niestety nie trafiona. Tutaj wejście było tak naprawdę zbyt wczesne.
z tego względu, że rynek nie przetestował nawet współczynnika 38 lat, które w tym przypadku wypadało w technicznej strefie, więc wcześniej rynek po prostu nie mógł zatrzymać się, że tak powiem, w powietrzu. Jak wiecie, często musi dotrzeć do jakichś stref, żeby tam dopiero były zlecenia kupujące, żeby powstał jakiś silniejszy impuls wzrostowy. Tak to wyglądało. Tutaj ja dałem troszeczkę większą perspektywę. Tutaj było wejście, oczywiście wybicie. Później nastąpiła reakcja popytowa. Widzicie, w tej lokalnej właśnie strefie wsparcia, chociaż 38,2 nie zostało zaciągowane. Krzysztofie, już zaraz Ci odpowiem, na czym polega markowanie ceny. Natomiast na co ja bym jeszcze zwrócił tutaj uwagę, na pewno ja odmierzałbym w taki sposób ten impuls. Więc na pewno nałożyłbym siatkę FIBO w takie miejsce, czyli u mnie te 38,2 wypadałoby jeszcze niżej. Dopiero ten obszar by mnie na pewno interesował, tym bardziej, że tutaj może jeszcze być nieco niżej wypada geometria, chociaż jeżeli przejdziemy na M5, możemy zobaczyć, czy tutaj Łukasz nie doszukiwał się jakiejś geometrii, więc go od razu sprawdzimy, że tak powiem. Ponieważ tam Łukasz zawsze coś wynajdzie na tym wykresie, więc coś, co dopiero my możemy po czasie zobaczyć. Zobaczymy, czy tutaj. No, tutaj była taka walka bardziej, tak, można to, tutaj było już wybicie tej geometrii, natomiast no tutaj no, pewnie chciał też wykorzystać reakcję popytową, która pojawiała się w tamtym momencie na rynku. Jeśli chodzi o markowanie ceny. Markowanie ceny to jest sytuacja wtedy, kiedy na przykład są jakieś dane. Tutaj wejdę troszeczkę sobie w taki sposób. Może. Markowanie ceny najczęściej ja zawsze stosuję też wymogi czasowe. Występuje wtedy, kiedy otwiera się dana sesja, na przykład sesja europejska godzina 8 i godzina 9 oraz sesja amerykańska oficjalnie godzina 16, ale to pamiętajcie, są dane o 14:30, wtedy już wchodzą poważne instytucje na rynek. Polega to na tym, jeżeli mamy jakiś istotny poziom, na przykład tutaj jest strefa wsparcia, to rynek przed dotarciem do tej strefy bardzo mocno rozpędza się. Pojawia się zdecydowanie większa dynamika, pojawiają się duże świeczki. Wcześniej świeczki były na przykład takiej wielkości, one były nieduże w porównaniu do tych, które powstały później. Rynek tutaj często nawet narusza dość mocno tę strefę. Tutaj muszę to wyczyścić, bo chyba troszeczkę przesadziłem. Narusza tę strefę, po czym wjeżdża do góry i powstaje tutaj na przykład formacja Inside Bar. Polega to na tym, że to jest taka zmyłka. Rynek dociera do tego obszaru, wydaje się, że zostanie z łatwością przebity, po czym nagle następuje wyhamowanie, zwrot akcji i rynek podąża całkowicie w nowym kierunku. Często tutaj jest motyw czyszczenia stop lossu, więc należy o tym pamiętać. I też często rynek na jednej świeczce wybija kolejno, coś czego ja niestety nie lubię. Natomiast jedzie bardzo mocno później rynek do góry i często właśnie zdarza się tak, że mamy godzinę 8, otwiera się rynek w Europie, jest sesja europejska, na przykład jest euro-dolar i mamy na przykład w nocy spadki, po czym rynek przed godziną 8 jedzie. Albo nie, przepraszam, są spadki, po czym jest jakaś strefa, rynek bardzo mocno dojeżdża do tej strefy, wydaje się, że będzie kontynuował spadki bardzo mocno, natomiast później odbija się i przynajmniej do sesji amerykańskiej są wzrosty. Tak to wygląda, w drugą stronę działa to samo, tak samo, przepraszam, i ja zawsze patrzę na godzinę 8, godzinę 9, godzinę 14:30, ze względu na pierwsze dane z USA, na godzinę 16 i jeszcze na dane makro, bo na makro też to się zdarza. Czyli na przykład godzina, powiedzmy, 10:30 to Wielka Brytania, godzina 11 to Euroland, tego typu dane. Na przykład 16:30 to ropa, też na ropie to występuje.
Jeszcze jakieś pytania macie? Myślę, że 5 minut jeszcze mamy i później uciekam dalej do pracy, do sytuacji rynkowych, bo też może ten motyw amerykański się pojawić. Nie ma pytań. Ja dziękuję za uwagę. Miłego dnia, powodzenia jeszcze na rynkach, jeżeli handlujecie. I prawdopodobnie słyszymy się w poniedziałek na webinarze analitycznym, ponieważ tam wtedy też będę zastępował Łukasza i we wtorek też kolejne spotkanie standardowe. Pamiętajcie, że jeżeli macie jakieś uwagi co do tematyki wtorkowej, to możecie śmiało pisać na maila. Będę to brał pod uwagę. Parę maili już dostałem, także myślę, że kolejne spotkanie będzie bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że podobało Wam się to spotkanie. Pierwszy raz prowadziłem AMMę, więc zobaczę, czy Wam się spodobało. Natomiast dzisiaj chyba troszeczkę więcej ja mówiłem niż Wy, to znaczy niż Wy pisaliście, ale myślę, że Was nie zanudziłem. Powodzenia, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć Wam!